potępiał kłótnie. Dzisiaj zatem porozmawiam o trzech rzeczach, które ojciec Pił potępia i zabrania. Jeżeli ich pozbędziesz się, postąpisz w życiu duchowym bardzo, bardzo daleko. O, tak powiem. Witam Cię na kanale Świadomica Pio, z tej strony Stanisław Sadowski, Salve Maria, sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa, dobra. Podążamy za wielkim świętym, świętym ojcem Pio, niezwykły stygmaty, kapucyn. Po to jest ten kanał, aby zdobywać duszę dla ojca Pio. I ojciec Pio chce zdobyć Twoją duszę. Co zrób? Pomóż mu i zasubskrybuj kanał. Wejdź w podopiekę ojca Pio, wejdź. Codziennie są nowe historie. O 6 rano staram się nową historię wgrać. Pomóż ojcu Pio też, więc odmów zdrować Mario, aby mi się udało znowu nagrać kolejny odcinek i aby były codziennie te historie, że to jest prawie pół roku już nagrywania. I tak to jest, tak to działamy. Ojciec Pio chce zdobyć Twoją duszę, a dla tych, co już zasubskrybowali kanał, super sprawa. Udostępnijcie filmik dalej, przekażcie to dalej ze znajomym, rodzinie. Czemu? Bo chcę, żeby Wasi znajomi też weszli w intencję najbliższej mszy świętej o łaski za stawiennictwem ojca Pio. Jeżeli Twój znajomy obejrzy ten filmik albo inny filmik z tego kanału udostępniony, jeżeli go zaprosisz, Ty i Twój znajomy będziecie włączeni w intencje najbliższych mszy świętych. One są o najbliższym mszy świętej. To jest super sprawa. Super sprawa. Łaski. Łaski są. I nie zapomnijcie, odmówcie na końcu z filmiku Zdrowaś Mario. Zdrowaś Mario przed wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej. Tej, która płakała. Ojciec Pio miał duże nabożeństwo do niej. Miał duże nabożeństwo od prawo pierwszej soboty. A dzisiaj sobie porozmawiam o trzech rzeczach, które ojciec Pio zabrania, potępia. Potępia co? Kłótliwość, próżność. My Polacy, kłócimy się. Przecież się tak nawet mówi, że kłótliwy naród. Pragnę, byście razem ze mną i waszą siostrą żywili te same uczucia, mieli tego samego ducha i tą samą życzliwość wobec wszystkich. To jest ciekawe. Tylko w ten sposób moja radość będzie pełna. Będzie pełne moje wesele. Jeśli tak uczynicie, upewnię się co do stałego postępu waszej świętości, do której Bóg w swej dobroci was powołał. Dzisiaj sobie będziemy czytać listy duchowe. Listy duchowe ojca Pio. Jest wydany do tej pory chyba, z tego co wiem, drugi tom listów. Są wydawane inne tam. I to jest niezwykłe. Jak ojciec Pio miał taką wiedzę i taką, był doskonałym takim kierownikiem duchowym. Nie bez powodu tylu miał przecież tyle dusz, zanim podążało. No to był święty. Święty miał takie też powołanie właśnie, kierować duszę. Ciekawe. Zobacz, co sobie napiszę. Ale to wszystko osiągnąć, musicie oddalić od siebie trzy rzeczy. Po pierwsze, musicie wystrzegać kłótni, sporów z kimkolwiek. W przeciwnym razie żegnaj miłości, żegnaj pokoju. Uparte trzymanie się własnego zdania zawsze jest źródłem nieporozumień. Sprzeciwiając się tej przeklętej wadzie, święty Paweł zachęca nas do jednomyślności i zgodności uczuć. Ciekawe, że jak żyjesz w wspólnocie, w rodzinie, trzeba wystrzegać się kłótni. To jest trudne, ale często co wynika to może z takiego wyobrażenia o sobie też. Ja wiem lepiej, ja wiem, a też z takich złych myśli, jakich mamy innych. Dobre słowa, kiedyś czytałem właśnie, żeby właśnie się nie kłócić, żeby dobre słowa, trzeba dobrze myśleć o innym. Trzeba też interpretować cudze czyny dobrze. Zastanowić się, przecież z reguły człowiek nie zrobi czegoś po to, żeby nam zaszkodzić, na naszą złość. Trzeba właśnie dobrze interpretować dobre czyny, I to jest ciekawe. Ojciec Pio tutaj mówi, mówię właśnie do Rafin Kares, chodzi o życie takiej we wspólnocie, chrześcijańskiej miłości. W domu, w tym. Strzeci się także zamiłowania do próżności, która często jest wadą osób pobożnych. Ciekawe. Próżność. Wada osób pobożnych. Może się modlisz. Ciekawe, co ty mi powie. Niezauważenie popycha nas ona do prezentowania się lepszymi od innych i do zabiegania o ich szacunek. Chcę się prezentować, pokazać im. Ja coś tam zrobiłem. Także święty Paweł drogich mu Filipian ostrzega, mówi, niczego nie czyńcie dla próżnej chwały. Ja znam historię właśnie, jak ksiądz Paweł Kierzy powiada, że znał kapłana, co
szedł po osiedlu i wyskakuje jakaś taka starsza pani. Proszę księdza, mam najwyższy cukier na osiedlu. Mam najwyższy cukier na osiedlu, super wiadomość, mam najwyższy cukier. No dobrze, to jest choroba, no ale to trzeba od razu o tym tak wszystkim zrobić, czy mówić, no. Właśnie, a jeśli ja tutaj mówię, walka z próżnością, z prezentowaniem też siebie lepiej przed innymi, albo chwęć zabłyśnięcia. Ten wielki święty, pełen Ducha Pańskiego, widział w całej rozciągłości zło, jakie mogłoby powstać w tych świętych chrześcijanach. Ciekawe. Gdyby owa przeklęta wada zdołała przeszyć ich duszę. To jest taka wada, wiecie, Spio tutaj zauważył, że ona może ogromne szkody wyrządzić dla katolika. Dlatego chciał te ich ostrzec, niczego nie czyńcie dla próżnej chwały. Ciekawe, trzeba coś czynić, czy dla Ojca Pio, czy dla Matki Bożej. W takiej pokorze też. Tej przeklętej wadzie, będącej prawdziwym kornikiem, autentycznym molem pobożnej duszy, należy przeciwstawić właśnie wzgardę dla próżnej chwały. Nie chciejcie wiele o sobie słuchać. Niskie mniemanie o sobie i samym i uznawanie wszystkich za wyżej stojących od siebie to jedyne lekarstwo chroniące przed tą przywarą. Na koniec trzeba się wystrzegać jeszcze jednej, nie mniej niebezpiecznej wady, gdy zawiera ona w sobie zgubne nasienie podziału. Ostatnią rzeczą, której trzeba się ostrzec, jest przedkładanie własnej korzyści nad innych. Ciekawe. Które nieuchronnie prowadzi do zerwania pięknych więzów miłości. Więzów, które zawsze winny łączyć duszę chrześcijańską. Miłość bowiem, według świętego Pawła, jest więzią doskonałości. To jest ciekawe. Czemu ci spija o tym pisze dla tej córki duchowej Rasfiny Kresa? Ona miała problem z uległością. Z uległością wobec swojej siostry. Starszej. I on tutaj dla niej właśnie tak pisze. To jest ciekawe, jak on prowadzi duszę. Jak on prowadzi dobrze duszę. Z tego, co dotychczas powiedziałem, musieliście zauważyć, że nieprzychylnym okiem patrzę na brak uległości i nieumiejętność skłaniania się ku zdaniu waszej tak dobrej siostry. Czyli ona tak nie chciała się zgadzać na to, co siostra mówi. Pragnę, aby wasze podporządkowanie się jej było całkowite. Szczególnie w tym, co dotyczy niewoli finansowej, jak się nazywacie. Wasze doczesne dobra z całą pewnością są waszą wspólną własnością. A zatem to, co czyni Giovanna, aby ulżyć cudzym nieszczęściom, niesie w konsekwencji dobro, które do was obu należy. Wam to przynosi podwójną korzyść, uwalnia bowiem was od przeklętej wady próżności. Bądźcie jej poddani, on mówi tutaj do ojca Pio, do Rafeliny, troszcząc się o to, aby przy okazji świadczenia dobra potrzebującym wszystko przechodziło przez jej ręce. To jest ciekawe, po prostu takie życie w uległości. Dzisiaj człowiek każdy chce być nie wiadomo kim, mistrzem świata we wszystkim. Ja tak zauważyłem, ostatnio się z lekarzem o tym rozmawiałem. U lekarza ona tak zauważyła, że dzisiaj nie wiadomo czemu tak. Ja też jestem młodym człowiekiem właśnie i my mamy problem taki, że mamy jakieś niebywałe aspiracje. Niebywałe po prostu marzenia. Wmawia się nam po prostu, będziesz miał marzenia, będziesz pracował tego, tam ciężko, to ci się uda i zdobędziesz te marzenia. Będziesz miał pracę jaką sobie wymarzoną. Dobrym, no nie jest tak, tylko niektórym może się to uda. Tego się już nie mówi młodym ludziom, a później przychodzi frustracja. Bo ja chciałem to czy tamto, miałem wygórowane wyobrażenia. Ojciec Pio tutaj prowadzi taką drogą pokory. Drogą pokory, czyli życia na ziemi. Nie bez jakichś wyobrażeń, bez tych fantazji, czy tam, no, nie wiadomo jeszcze czego. Tak jest, ojciec Pio nam to mówi. Pomóż ojcu Pio, polub filmik na chwałę ojca Pio. Mów sobie zdrować Mario pod koniec filmiku. I nie zapomnij, na dole w opisie jest link. Link do czego? Do strony Śladami Ojca Pio. Tam możesz zostać podopiecznym ojca Pio. Jest to grupa ludzi, którzy pomagają nam, wspierają ten kanał, pomagają ojcu Pio.
Ojcu Piu w apostolacie, więc ty możesz pomóc Ojcu Piu, możesz być apostołem Ojca Piu, wręcz można powiedzieć. Apostołem, pomagać nam w tym apostolacie. Ja bym chciał, żeby były jak najwięcej reklamy używanej, żeby jak najwięcej do ludzi docierały te filmiki. To wszystko też kosztuje. Żeby prowadzić wojnę, też potrzebne są jakieś tam drobne finanse. I ty możesz nam w tym pomóc. Pomóc w tym apostolacie. Jeżeli możesz, pomóż. Piękne są prezenty, chociażby cotygodniowa msza święta o łaski zastawiennictwa Ojca Pio dla wszystkich podopiecznych i też inne rzeczy. Ja dzisiaj zapomniałem wziąć obrazka, ja taki jeden tylko dzisiaj odcinek nagrywam. Z reguły więcej nagrywam, to mam więcej tych rzeczy przy sobie. A tak dzisiaj kończymy. Salve Maria! A zapomniałem, Pani Katarzyno, widziałem komentarz, żeby nagrać tą historię, jak ja poznałem Ojca Pio. Nagram. Trochę się jeszcze tremuję, żeby to zrobić. Nie wiem, po prostu... Co mnie wzięło, że po prostu, tak tego, muszę się pomodlić do Ojca Pio i weźcie się pomódlcie, żebym to nagrał, bo obiecałem na 1000 subskrybentów będzie, już kanał ma 1000 subskrybentów i no, trzeba to zrobić. No. Salve Maria. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi sempre. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Madem pietatis, omen te caritatoris, suvenias famulis, o benedicatus.